hej czołem, się kurczę wybrałem na wycieczkę, się zrobiła taka pogoda dosyć taktyczna, nie wiem czy widać, trochę wieje, trochę śniegu, no ale co tam, jest jakby nie patrzeć sympatycznie, świeże powietrze, no ale nie o tym, przechodzimy do konkretów, bo właśnie jest pogoda taktyczna. Mówiłem Wam jakiś czas temu w filmie, że dostałem wezwanie do WCR-u, do Wojskowego Centrum Rekrutacji w sprawie zmiany karty mobilizacyjnej. No i dzisiaj wypadałoby podzielić się doświadczeniami z WCR-u, ale zaraz na początku chcę tylko pozdrowić Daniela Zesłupska. Prosił w mailu, akurat czytam, no krótko, dobra, to jest jedna sprawa. Pozdrowienia dla Daniela Zesłupska. I druga sprawa, jeżeli chodzi o wszelkie tematy związane z Wojskowym Centrum Rekrutacji, z powołaniami, z tym jak Was wezmą, co macie ze sobą zabrać, wszelkie różne rzeczy, to przypominam, że jak już czas temu stworzyłem z innymi żołnierzami, podoficerami, oficerami, między innymi z Maciejem Dziadykiem, którego serdecznie pozdrawiam, nieformalny poradnik rezerwisty. Jest on darmowy, jest w formacie PDF i kto ma zamiar, kto chciałby się zapoznać właśnie z tymi wszystkimi niuansami związanymi z powołaniem do rezerwy, z tym co zabrać ze sobą, czego nie brać i ze wszystkimi rzeczami związanymi później z tym, żeby kasę dostać za szkolenie rezerwy, no to macie darmochę macie oczywiście na mojej stronie, zielony przycisk po najechaniu chyba robi się czarny i klikacie i dostajecie darmowy poradnik PDF. Dla zainteresowanych oczywiście, a dla tych, co się nie interesują, to się pewnie zainteresują, jak dostaną powołanie na obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy, bo przypominam, że mogą powołać wszystkich. No ale dobra, lecimy z tematem. Jakie moje spostrzeżenia po wizycie w WCR? Generalnie pozytywnie cały temat ogarnąłem w 15 minut i no nie wiem, czy akurat mi się tak udało. Ale tak, pierwsza rzecz, można zadzwonić i zmienić sobie termin wizyty. Nie polecam tego olewać, bo to się wiąże, jeżeli olejecie, nie stawicie się, no to może to się wiązać z jakimiś tam karami, grzywnami i tak dalej. To sobie możecie poczytać, ale nie o to chodzi, tak? Także można, jeżeli Wam nie pasuje termin, zadzwonić, miła Pani Wam powie, że tak, Panie Krzysiu, tak, Panie Władku, tak, Panie Piotrze, możemy się umówić na inny dzień, na inną godzinę i wtedy nie ma żadnego problemu. Oczywiście dalej, zwrot za utracony zarobek, no, oczywiście, bo jeżeli pracujecie gdzieś na etacie i idziecie do szefuncia i mówicie: szefunciu, dostałem tutaj kwit z WCR-u. No dobra, no ale ja Ci za ten dzień nie zapłacę. No to później za utracone zarobki w pracy piszecie w WCR-ze wniosek, zostawiacie ten wniosek, oddają Wam kasę za ten jeden dzień i oczywiście również za przejazd. Za przejazd, czy to jedziecie PKS-em, PKP-em, czy czym innym, czy własnym samochodem. Jeżeli jedziecie własnym samochodem, no to też Wam zwrócą kasę, jakąś tam ryczałtowo, nie wiem ile tam w tej chwili jest, czy kiedyś było 80 parę groszy za kilometr, nie? Także mało, bo mało, ale zawsze lepiej jak za PKS-a. No i tutaj można oczywiście zostać Januszem biznesu i stwierdzić: kurde, za PKS-a zapłaciłem 25 zł w dwie strony, a za samochód, jak mi oddadzą 70 km razy 80 parę groszy, no będę do przodu parę dziesiąt złotych. Także można z siebie zrobić Janusza biznesu i wyjść nawet na tym interesie, jak to się mówi, do przodu. Bo nikt tego nie sprawdzi tak na dobrą sprawę, jeżeli powiecie, że przyjechaliście samochodem, podacie numery rejestracyjne, nawet nie musi to być wasz samochód, możecie pożyczyć od sąsiada, nikt tego nie sprawdzi, żaden żołnierz z wami nie wyskoczy na parking i nie powie, że pokażcie swój samochód, czy ty czasem nie kłamiesz, czy masz bilety PKS-owskie, czy PKS-em przyjechałeś, czy przyjechałeś własnym samochodem, to pokaż, udowodnij. Nie, tego nie ma. Bierzecie wniosek i we wniosku piszecie numer rejestracyjny, konto, na które przelać zwrot za przejazd samochodem, ewentualnie jeżeli przyjechaliście właśnie tym PKS-em, czy PKP-em, no to też dołączacie do wniosku te bilety i razem z tą kartą, że się stawiliście, Pani podpisała, że się stawiliście, zostawiacie to w WCR-ze, no i kasa Wam później wpływa na konto w związku z tym właśnie, że się stawiliście własnym samochodem, czy tam jakimś innym PKS-em, nie? I co? No telefon trzeba zostawić w depozycie, idziecie z miłą panią, pani po prostu wzięła ode mnie książeczkę, wpisała, że już nie jestem tam, gdzie byłem, a byłem w batalionie radiotechnicznym, jako świnia sztabowa byłem w batalionie radiotechnicznym, a teraz już jestem na zmechu, znaczy nie na zmechu, dokładnie jestem na pancu, który jest na zmechu, czyli w batalionie pancernym, a konkretnie w brygadzie zmechanizowanej, teraz już tak lekko nie będzie, już jestem teraz świnią sztabową na pancu, jako oczywiście rezerwista pasywny. Ale co ciekawe, pani od razu zapowiedziała mi, że tutaj będą robili te ćwiczenia, obowiązkowe ćwiczenia żołnierzy rezerwy, także żebym się spodziewał, że dostanę kartę powołania na obowiązkowe ćwiczenia, no i niestety będę musiał się stawić. Ale czy będę musiał się stawić? O tym jeszcze w dalszej części materiału Wam powiem, bo być może nie będę chciał się stawić, może nie będzie mi to pasowało i jak będę mógł postąpić, jakie są tutaj prawne, zgodnie z prawem wszystko oczywiście. Powiem Wam, jeżeli Wy też dostaniecie taką kartę powołania i stwierdzicie, że kurde, nie pasuje Wam, no to co macie zrobić, to też na koniec w tym filmie Wam powiem. No ale co ciekawe, mówię, w tym batalionie radiotechnicznym, jak byłem też jako świnia sztabowa, szef sekcji w sztabie batalionu, no to tam nie było ćwiczeń rezerwy, nikt mnie nie wzywał, a tutaj pani już zapowiedziała, że tutaj będą, żebym się liczył z tym, że mnie wezmą na ćwiczenia obowiązkowe. Także wszystko ładnie, pięknie. No i teraz tak, czy ja w ogóle wybieram się na jakieś ćwiczenia żołnierzy rezerwy? Powiem Wam tak, po tych fikołkach z ABW, które wpada sobie do mieszkań oficerów, podoficerów, do mieszkań normalnych ludzi, których znam, tak jak mówiłem, między innymi chorąży Aleksander Siergiej, gość, który ludziom pomaga Wam, żołnierzom, i jeżeli ktoś nie jest żołnierzem, tylko cywilem, to też na pewno by pomógł w jakiejś tam sprawie, pomaga policjantom, pomaga innym służbom mundurowym, i do takich ludzi, do stowarzyszenia wpada ABW. I oczywiście konkluzja jest taka, że mogą wpaść do każdego pod byle głupim pretekstem, także liczę się z tym, że mogliby do mnie wpaść. I co? Jak to teraz wygląda? Powiedzcie mi, niech Pan tutaj, minister obrony narodowej, Pan Kosiniak-Kamysz, nowy majster, niech mi powie, jak to wygląda, że z jednej strony ABW traktujecie jak bandytę, bo do mnie też liczę się z tym, że mogą kiedyś wpaść, bo jak do nich wpadli, to do każdego mogą. Jak ABW traktujecie jako bandytę, jako jakiegoś przestępcę, bo tam były poważne zarzuty. Kto jeszcze nie oglądał tego filmu, o co tam chodziło, to dam link w opisie tego filmu, niech sobie nadrobi. Takie poważne zarzuty są stawiane, jakieś przewroty, jakieś inne rzeczy. I z drugiej strony masz iść na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe i poświęcić swój czas i załóżmy 2 tygodnie robić jakieś fikołki na poligonie, w używanych butach, w używanym mundurze, w stalowym hełmie, w śmierdzącym namiocie, w śmierdzącym, kurde, tym kocu, w obrzyganej poduszce spać. Bo takie są warunki niejednokrotnie, nie wszędzie, oczywiście takie są warunki, ale niejednokrotnie takie warunki są dla żołnierzy rezerwy. I teraz ja mam poświęcić 2 tygodnie swojego czasu, dobrowolnie iść, znaczy nie dobrowolnie, bo ojczyzna wzywa, tak? Ojczyzna wzywa, ja mam poświęcić siebie dla ojczyzny na 2 tygodnie, a z drugiej strony liczę się z tym, że w każdej chwili ABW do mnie może wpaść. No to gdzie tu jest sens, gdzie logika? O co tu chodzi? To przestępców, bandytów chyba się nie wzywa do wojska. To jest to. Ale chociaż wiecie, może jednak pójdę, bo jak pójdę, to będę miał materiału na 2 tygodnie i chyba codziennie będę live'a robił z tych ćwiczeń rezerwy. Na live'ie będę odpalał telefon i po prostu będę mówił o tych bzdurach. Chyba że mnie rzeczywiście dadzą i do, nie wiem, do jakiejś placówki NATO, gdzie jest wszystko ładnie, pięknie, no ale wątpię, nie? Nie, no mówię, 2 tygodnie i live codziennie. Jak mnie wezmą, to będzie tak, być może. Ale na razie no zobaczymy generalnie, jak już przyjdzie wezwanie, to na bieżąco będę informował Was, jak to wygląda, jak można się odwołać, czy pójdę, czy nie pójdę, no nie wiem. Generalnie w tej chwili jestem troszkę wkurzony tym faktem, że z jednej strony nasze państwo, politycy z jednej strony nękają ludzi i wjeżdża im ABW na chatę, a z drugiej strony do każdego może wjechać, tak jak powiedziałem, pod byle pretekstem, a z drugiej strony Ty masz poświęcić 2 tygodnie swojego czasu na to, żeby spełnić swój obowiązek względem ojczyzny. Ręce opadają i dlatego jestem zniesmaczony w ogóle tym faktem, że z jednej strony jest tak, a z drugiej strony chcą Cię powoływać i żeby im statystyki słupki rosły, nie? No? I pójdę na ćwiczenia rezerwy, być może tam będę musiał coś robić, być może ktoś będzie chciał wykorzystać jakąś tam moją wiedzę, być może jakieś doświadczenie i z jednej strony ja będę się poświęcał dla ojczyzny, a z drugiej strony za tydzień później ABW wjedzie na chatę. Sorry, tak się nie robi. Tak się nie robi, to jest nieuczciwe. I zaraz Wam powiem, jak można się odwołać, tylko w jakim celu. Jeszcze tylko krótki temat, przypomnę, w jakim celu mogą wezwać w ogóle, czy z WCR-u, czy z wojska Was, jakie pisma możecie dostać, ale jeżeli chcecie, mówię, darmowy poradnik rezerwisty na mojej stronie internetowej, pobieracie, macie, kompletna darmocha, nie? Troszkę poświęciliśmy czasu, żeby to stworzyć dla Was, dla żołnierzy rezerwy, dla tych, którzy nie byli w wojsku, a mogą zostać wezwani. To wszystko jest dla Was od nas. Dla Was od nas. O, to ładnie to brzmi. I tak, w jakim celu mogą wezwać? Oczywiście pierwsze wyzwanie, kończysz 19 lat na kwalifikację wojskową. Przydzielają Ci kategorie A, B, D, nie? Różnie. Mogą wzywać również kobiety, typu lekarka albo pielęgniarka. Dalej. Kolejne wezwanie to może być na komisję wojskową, jeżeli na przykład dostajesz kategorię B, czyli czasowo niezdolny do służby wojskowej i po jakimś tam czasie ta czasowość niezdolności ustała, to mogą Cię wezwać, żeby zobaczyć, czy jesteś już zdrowy, czy mogą Ci przypierdzielić kategorię A. Trzecia rzecz to uzupełnienie ewidencji wojskowej, czyli tak, no wiadomo, miałeś 19 lat, byłeś wysportowany, szczupły, masz 30, 40, 50 lat, jesteś większy, bo być może skoksiłeś się na siłowni, albo nawpieprzałeś się hamburgerów, to jesteś grubszy, to też jesteś większy, nie? No to oni chcą sprawdzić po prostu rozmiar, bo będą na przykład wzywać ludzi i statystycznie ile potrzebują, jakich mundurów, jakich butów, chociaż buty i tak używane, no to co tam, nie? Malutka, idź pobiegaj. Jakich butów, obwód głowy, żeby beret pasował na głowę, nie? I tak dalej. Kolejna rzecz to jest to, co mnie wezwali, czyli wydanie lub zmiana karty mobilizacyjnej. W moim przypadku to była akurat zmiana karty mobilizacyjnej. I piąta rzecz to jest oczywiście to, co jedni lubią, a drudzy nie lubią, czyli karta powołania na ćwiczenia wojskowe. Jedni to lubią, nawet idą do WCR-u i mówią, wiecie co, będziecie mieli jakieś ćwiczenia, to wezwijcie mnie, chętnie pójdę, bo tak, bo lubią, nie? No nie wnikajmy, bo może akurat w ich jednostkach jest fajne szkolenie, być może dają nowe buty, ich dlatego lubią i dlatego chodzą, nie? A niektórzy nie lubią, bo znaczy, nawet nie o to chodzi, że nie lubią, nie? Tylko o to chodzi, że nie chcą tracić czasu, bo mają swoje biznesy, mają rodziny, być może mają już wnuki, bo przypominam, że powołują nawet 50-letnich facetów, a 50 lat to bardzo często już ma się wnuki w tym wieku, nie? No i tak, jak dostaniecie takie wezwanie, można się odwołać, oczywiście, że można się odwołać i to też w jaki sposób się odwoływać macie właśnie w tym poradniku, o którym już wspominałem. I tak, pierwsza kwestia, dostajecie, możecie napisać odwołanie do WCR-u, bo na przykład macie na to 14 dni i nie wiem, jakieś względy osobiste, jakieś względy zdrowotne, typu, że śmierć najbliższego członka rodziny i tak dalej, albo względy zdrowotne, nie wiem, macie zapalenie kolana, zapalenie torebki stawowej, czy zapalenie, nie wiem, kręgosłup Was boli, powyginało Was, czy nie wiem, czy macie jakieś problemy, cokolwiek, z płucami i tak dalej, no to piszecie do WCR-u i mówicie, panie, ja mam kostkę urwaną, noga urwana, krew się leje i nie pojadę, nie? Także nie trzeba od razu brać L4, tylko, no, bo to z miesięcznym wyprzedzeniem, z tego co mi pani w WCR-ze powiedziała, że z miesięcznym wyprzedzeniem dostanę powołanie, kartę taką powołania na obowiązkowe ćwiczenia wojskowe, no i macie na to 14 dni na odwołanie się do WCR-u i piszecie, nogę mi urwało, rękę urwało, krew się leje, nie? I czy jakieś inne względy osobiste czy zdrowotne. Tylko że teraz tak, jeżeli takie coś będzie, no to oczywiście możecie dostać skierowanie na komisję lekarską, czyli taka ściemka typu, a powiem, że mnie noga boli, no to może nie przyjść, bo dostaniecie wezwanie na komisję lekarską, komisja lekarska zweryfikuje, że już Was nie boli i jednak pojedziecie, nie? Aczkolwiek, no, takie rzeczy jak ból kręgosłupa ciężko zweryfikować, nie? Jeżeli ktoś dobrze ściemnia, to pojedzie na komisję lekarską i dobrze ściemni, no to bo wiecie, bo L4 też nie jest dobrym rozwiązaniem, ale też jest rozwiązaniem L4, można oczywiście wziąć, czyli zwolnienie lekarskie, bo tak, jeżeli weźmiecie zwolnienie lekarskie, to zwolnienie lekarskie jest oczywiście ze wszystkiego. Prowadzisz działalność gospodarczą, no to jak masz L4, to już nie możesz prowadzić tej działalności gospodarczej, bo no to jest niezgodne z prawem. Czy tam pracujesz u kogoś na etacie, to już też do roboty nie pójdziesz, bo masz L4, tak? ale też na ćwiczenia wojskowe nie pojedziesz, sobie 2 tygodnie posiedzisz na L4 w domu. Jest to jakieś rozwiązanie, ale jeżeli nie chcecie iść na L4, chcecie dalej prowadzić działalność gospodarczą, dalej pracować, no to lepiej powiedzieć WCR-ze, że wam nogę urwało i krew się leje, zapalenie kolana, zapalenie dupy, czy co tam wymyślicie, co tam was będzie bolało, nie? Tylko że później no, oczywiście możecie dostać skierowanie na komisję lekarską, która to zweryfikuje, nie? Czyli napiszecie do WCR, a boli mnie głowa i na następny dzień, nie? Z powodu bolącej głowy nikt was nie zwolni oczywiście. A jeżeli napiszecie, że macie na przykład problemy z chodzeniem, bo kręgosłup, bo kolano, bo... co malutka, zimno ci? Idź pobiegać, to się rozgrzejesz. No, to wtedy tak, nie? Jeżeli coś poważnego, jak najbardziej. Kolejna sprawa, pobyt za granicą, nie? Pobyt za granicą jest generalnie okolicznością zwalniającą z ćwiczeń wojskowym. Tylko kwestia tak, jedziecie za granicę, to najlepiej powiadomić WCR, żeby nie było takiego przypadku, że wy sobie pojechaliście za granicę, do was przychodzi, ktoś odebrał za was powołanie, a wy się nie stawiacie. Także zanim wyjedziecie za granicą, albo jeżeli już jesteście za granicą, informacja do WCR-u. Dzień dobry, informuję, żebyście nie przysyłali do mnie nic, bo jestem za granicą, będę tam 10 lat, albo 20 lat planuję tam być, bo pracuję, albo bo mi się chce, bo mieszkam, nie? Bo żona mnie utrzymuje, albo ktoś tam mnie utrzymuje i tam nic nie robię, nie musicie się tłumaczyć, że tam pracujecie, możecie powiedzieć, że sobie tam oddychacie po prostu, także taka informacja, no ale po powrocie z zagranicy też macie obowiązek poinformować WCR, że dzień dobry, wróciliśmy, tutaj jesteśmy, proszę mnie wezwać na ćwiczenia wojskowe, tak też może być. Przestrzegam przed tym, że na przykład ktoś sobie teraz wymyśli koncepcję taką, że no dobra, to ja do nich zadzwonię, że jestem za granicą, a tak naprawdę będę w Polsce sobie pracował, prowadził działalność gospodarczą, a jak im powiem, że jestem za granicą, to przynajmniej dupy mi nie będą truli i mnie nie wezmą na ćwiczenia wojskowe. No tak, no koncepcja jest dobra, ale słuchajcie, to prawdopodobnie będzie podlegało pod kodeks karny, pod uchylanie się od obowiązku obrony ojczyzny albo pod cokolwiek innego. Także nie polecam takiego cwaniactwa z jednej strony, bo może się to źle skończyć grzywną, albo nawet tam są kary pozbawienia wolności do iluś tam lat. Także nie polecam, aczkolwiek z drugiej strony kto to będzie sprawdzał, nie? Czy teraz każdego gościa, który powiedział, że jest za granicą, a jest w Polsce, będą sprawdzać? Wątpię, ale czy ja bym ryzykował? Ja bym raczej nie ryzykował, bo rzeczywiście mogą was ustrzelić, jak to się mówi, na jakimś tam kłamstwie i wyciągnąć no, wnioski, znaczy konsekwencje wyciągnąć. Także te dwie rzeczy, odwołanie od decyzji w przypadku, no nie wiem, śmierci albo jakiejś okoliczności osobiste, albo problemy zdrowotne, można się odwołać, albo to właśnie ten pobyt za granicą. I trzecia rzecz to jest oczywiście L4, jeżeli rzeczywiście wam się coś stanie dzień przed ćwiczeniami, albo odwołanie nie pykło, WCR tego odwołania waszego nie uznał, to oczywiście dzień przed możecie zawsze zweryfikować swój stan zdrowia u lekarza pierwszego kontaktu, który wam wtedy powie, czy jesteście zdrowi i możecie jechać, czy jesteście chorzy i piszemy L4 i nie musicie wtedy jechać. Ale wtedy też, tak jak powiedziałem, nie możecie prowadzić działalności gospodarczej, nie możecie pracować i tak dalej, i tak dalej. Nie możecie zarabiać, musicie się wtedy w tym czasie leczyć. Także te L4 to też nie jest do końca fajne rozwiązanie. Przynajmniej ja tak uważam. Ja bym proponował jednak odwołanie od decyzji. Jeżeli macie problemy zdrowotne, no to tak, to wtedy się odwołać od decyzji. Malutka, zostaw to. Ej, uciekaj. Już kamerę mi rusza, cholera. Dobra, zresztą kamerę rusza, to znaczy, że to jest znak, żeby kończyć. Dajcie łapę w górę, jeżeli się podobało, komentarz taktyczny, kropkę taktyczną. Udostępnijcie dla tych, którzy gdzieś tam się wybierają albo podejrzewają, że WCR ich wezwie, no to oczywiście darmowy poradnik rezerwisty, nieformalny poradnik rezerwisty, gdzie są między innymi również słowniczek wojskowy, taki nieoficjalny. No, myślę, że dosyć fajnie nam to wyszło, także polecam. Niektórzy już pobrali, a ci, co nie pobrali, to zachęcam. No, a jeżeli ktoś ma ochotę wesprzeć rozwój kanału, to oczywiście sklep z koszulkami, z bluzami, z motywem wojskowym, patriotycznym, albo szkolenie online'owe, jeżeli ktoś nie chce do wojska iść, no to może sobie pewne rzeczy przerobić w domu, albo można też zapisać się do nas na szkolenie praktyczne, ponieważ współpracuję z instruktorami, którzy są specjalistami w różnych swoich dziedzinach, także tak możemy to sobie zorganizować. Na dzień dzisiejszy to wszystko. Dzięki. Cześć i czołem.